Pewnie, że poczekam. Zimno dzisiaj, co? Minus 4 pokazuje termometr. Już idziemy do szkoły. Nie czekaj, buci. Na razie. No. Słuchajcie, jest kolejna afera. Wojtek rezerwuje miejsca w Dubaju. Wojtek rezerwuje dla nas hotel w Dubaju. Jest po prostu bardzo ostro. Za naszym oknem natomiast rozszalała się zima na maksa, pada śnieg. I to ostro. I dobra wiadomość jest taka, że nasza miejscówka w Dubaju ma okna. Co nie zawsze się... ma zasłony. To, że są zasłony, sugeruje to, że będą okna. Czyli nie mieszkamy w piwnicy. Jest blisko metro i mamy śniadania, czyli po prostu totalny wypas. Dwie noce tam śpimy, a dwie u Krzyśka. Koniec wejścia numer 2. Wracam do rozmowy z Wojtkiem. Słuchajcie, wychodzi na to, że coraz poważniej zaczyna wpadać śnieg. Nie wiem, co tu będzie, ale zaraz idę jeszcze trochę i pójdę odśnieżać. No, to będziemy nawet blisko wyspy The World Iceland. To wspaniale. Witam Państwa w tym pięknym dniu. Dzisiaj powróciła do nas zima i zrobiło się naprawdę soczyście. I fajnie. Ja się bardzo cieszę, lubię takie zimy. Chyba lepsza jest, lepszy jest śnieg niż kiedy nie ma śniegu, jest bardzo zimno. Pierwsza część dnia to upłynęła mi jak zwykle na roboczo, ale powoli się odrobiłem z pewnymi tematami i z fajnych rzeczy mamy już miejscówkę na pobyt w Dubaju. Będziemy mieszkali podobno w centrum Babilonu, w hotelu Sky. A druga sprawa, Milenka pojedzie chyba na kolonie. Wszystko na to wskazuje, tak mi przynajmniej Tatiana mówiła. Także dobre wiadomości i z tego się też bardzo cieszę. Czyli wychodzi na to, że jak Milka pojedzie na te kolonie, to będzie jej to pierwszy wyjazd samotny, bez mamy, taty i babci i dziadka. Pierwszy raz wchodzi w krainę dorosłości dużymi krokami. Jestem z niej dumny. Ale super jest! Pełno śniegu, Mila, zauważyłaś? Ekstra. Rady kotka! O Jezu. Mamy. Cześć! Chodź na Tusia, lecimy. Cześć! Hej! Jak się masz? Fajnie. Ostrożnie dziewczynki, bo jest bardzo... Rany wostki, Milena. Co tu się dzieje? O, ty mały misiu. Uwaga! Ostrożnie dziewczynki. Chodź na Tusia tędy. Ale jest wesoło. Damy radę zapiąć? Pomóc ci jakoś? I co, zapięte dziewczynki? Mhm. Możemy ruszać? To w drogę dziewczyny i ruszamy. Milka właśnie zrobiła pranka takiego, że schowała się za siedzeniem, udawała, że jej nie ma. Ale była, nie wyszła z nimi. Muszę to zaparkować i idę do dziewczyny, a później biegamy z Tatianą. Dzisiaj będzie śnieżny bieg, bo już widzę, że jest bardzo ślisko. Będzie ostro. Milusia, my już lecimy biegać, wiesz? Do zobaczenia za godzinę. Papa, dziewczyny. Wiecie, co my robimy? Pranki. Ja dziękuję, jeszcze raz. Okej, okay, zmykajcie na zajęcia, bo pani już rozdaje fajne bileciki. Wszystko nie na zakręta. Bardzo. Ślisko jest dzisiaj, bardzo. Wiesz? W dodatku gacie mi opadają. Jest ogień. Możemy iść, jestem gotowy. Lepiej oświetlony fragment. Delikatesy centrum. A my wchodzimy w trzeci kilometr.
bardzo dobrze się biega, trochę śniegu spadło. Jest super dzisiaj. 3 km lecimy dalej. Aha. Widzisz, tu jest wizualizacja tego centrum. DL Shopping Center. Piękne jest. Czyż nie? Rossmann, tatko. Ciekawe, czy będzie drugi Rossmann, czy się przeniesie. No, ale widzisz, nie, Rafał. Tak. Masz tutaj plakacie też. Zobacz. Co mamy? A. Czyli są już najemcy. Trening zrobiony. Wyszło mi 7 ponad, a Tatianie 6. I pytanie, jak to się stało? Jeszcze nie wiem, ale czy to ważne, czy my zrobiliśmy 6 czy 7. Było bardzo miło dzisiaj, nie uważasz, Taniu? Fajnie, śnieg trochę przyprószył i zrobiło się cieplej, mam wrażenie. Nie ma takiego mrozu, jest 0 stopni. Chyba ta aktywność dla nich jest taka idealna, bo mam wrażenie, że bardzo swobodnie się czują na zajęciach. Muszę trochę oddalić. Tak jak teraz. Dzisiaj kończę już 3 tydzień nagrywania codziennych vlogów i całkiem się do tego przyzwyczaiłem. Warto to robić, dlatego że takie wyczucie się wyrabia. Co nagrywać, które ujęcia są dobre, które są słabsze. I też montaż. Montaż dobrze mi już coraz lepiej mi wychodzi. Może jeszcze nie dobrze, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Także kończę na dzisiaj. Za tydzień będzie miesiąc mijał i będziemy już lecieli na maraton. Na razie. Pa!